Witam, witam serdecznie z pięknej, malowniczej scenerii, jak zwykle. Halo! Po raz kolejny chcieliśmy przejechać, ale nie dałem się. Witam wszystkich. Dzisiaj o pewności siebie, o jednym z najważniejszych tematów, chyba w całym twoim życiu. Przyjaciół mam! Alright! Ciskaj życie do końca. No, już rozumiem. To jest czas. Czas, kurde, na sąd ostateczny. Dlaczego? Ano dlatego, że od pewności siebie zmienia się dużo w głowie, zmienia się twój mindset, podejmujesz inne decyzje i inaczej odbierasz swoją rzeczywistość. Opowiem ci krótką historię na początku o człowieku, który miał w swoim życiu problem. Ano taki, że zdiagnozowano u niego białaczkę. I w momencie, kiedy dostał wynik, że no masz białaczkę, zostało ci niewiele czasu życia, co zrobił? Rzucił pracę, rzucił swój związek, żonę, ale zaczął pić, zaczął mieć długi, uzależnienia i tak dalej. No i w pewnym momencie osiadł na po prostu mieliźnie. No i kiedy osiadł na mieliźnie, zmieniło się no, coś diametralnego później w jego życiu, ponieważ po nie pamiętam, czy to było rok, ale po dłuższym czasie, kiedy już był w takiej stagnacji, okazało się, że musiał iść zrobić jeszcze raz badania. I szok. To był błąd. Ja nie wiem, jak można popełnić błąd w takim badaniu, bo to już jest no, trochę hardkorowa sprawa, ale wiecie, co się stało później z tym gościem? Ponownie. Super związek, super zarobki, super podejście do życia. I ty, i jedna rzecz się zmieniła. Tu. Dlaczego mówię tutaj o tym, że w momencie, kiedy opowiadam o pewności siebie? Ano dlatego, że kiedy ty jesteś pewny, że jesteś na przykład zdrowy, to ty jesteś zdrowy. Kiedy ty jesteś pewny, że jesteś chory, to ty jesteś chory. Kiedy ty jesteś pewny, że jesteś do niczego, to ty jesteś do niczego. I mówi ci tutaj gościu, który jest praktykiem pewności siebie, który kiedyś jej nie miał w ogóle. Nie miał w ogóle. Później ją miał, później jej znowu nie miał, a później ją zyskał. I to było na zmianę, ale były różne powody. I w pewnym momencie stwierdziłem, hej, halo, stop. I jak zwykle, halo. Kurna, coś tutaj ciemno. Czy jestem już w nocy? Chyba jeszcze nie. W każdym razie, a tutaj się przejdziemy, tu ładna jest sceneria. Pewności siebie można się nauczyć, tak jak wszystkiego innego w życiu. Ale powiem ci jedną ważniejszą rzecz. Nie powiem ci, wiesz, technik, szkoleń i tak dalej, jak to zrobić, bo to nie jest takie ważne. To nie jest takie ważne, jak ci się wydaje. Ważniejsze od tego, jak to coś zrobić, to jest uświadomienie sobie, że raz, że to jest możliwe, a dwa, że pewność siebie, jak się robi. I to jest po prostu, to jest majstersztyk. Majstersztyk nad majstersztyki. Otóż, kiedy pewności siebie chcesz zyskać, to jedyne, co w życiu musisz zrobić. Nie tylko zacząć działać. Bo wiem, że pomyślałeś pewnie o tym. Zacznij działać. Bo to jest taka maksyma. Ale powtarzaj to. Dzień w dzień. Prosty przykład. Chodzisz na siłownię. Na początku wiesz, ja wielu ludzi znałem, którzy chodzili na siłownię. Nie, to za trudne, nie nadaje się, a to jak to zrobić i tak dalej. No i w pewnym momencie oni chodzą, wiesz, na początku nie potrafią nic. Chodzą, aż w końcu wszystko zaczyna być łatwe. A jak jest łatwe, to zrobisz, jesteś coraz pewniejszy siebie. Albo co robiłeś w swoim życiu i w czym byłeś dobry. To jak było na początku? Na początku nie umiałeś czegoś. To jak każdy, no, to jest proste. Nie umiemy wielu rzeczy w swoim życiu. Patrzcie, jakie piękne tutaj jest bajorko. I w momencie, kiedy sobie usiądziemy, kiedy trochę ciemno, to musimy tak to zrobić. W momencie, kiedy powtarzasz jakieś dane czynności, po prostu zyskujesz pewność siebie. I teraz jak to przełożyć na inne aspekty życia? Patrz, wielu ludzi ma problemy z relacjami, z biznesami, nie wiem, z emocjami. A wiesz, co najlepiej trzeba robić, żeby po prostu być w tym po prostu pewnym? Po prostu w tym albo to odczuwać, albo w tym działać. Nie wiem, jeżeli nie masz, wiesz, są ludzie, którzy na przykład mają pomysł
biznes życia. Tylko że ten biznes życia planują od 10 lat. Co się dzieje od 10 lat? Nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje i już dawno pewnie ktoś to wymyślił. Już dawno ktoś to zrobił i ktoś na tym zarabia. Także no, pewność siebie to też jest działanie. No właśnie, to dlatego na początku powiedziałem, że z pewności siebie wynika wiele rzeczy i między innymi z pewności siebie wynika działanie. To jest mega istotne i kiedy uświadomimy sobie takie rzeczy, to po prostu stwierdzimy, hej, co jest z moim życiem tak, po co ja tak żyję? Też nie wiem, po co czasami żyłem w taki, a nie inny sposób, po co ja marnowałem swoje lata. Okej, jestem young, młody, hungry, jak mówi Leslie Brown, po prostu chcę działać. Ale wiesz, czasami w życiu dzieją się takie rzeczy po coś. No i po prostu trzeba przez to przejść. I pamiętaj, że przeciwności, losu, porażki, one nas tylko uczą, umacniają. I teraz jeszcze fajna rzecz, którą wam opowiem na koniec. Pewność siebie to jest i podejmowanie decyzji to jest troszeczkę tak jak tworzenie przez pająka pajęczyn. Tworzysz na początku takie pajęczyny i wiesz jakie one są. Są takie, dotkniesz i ona wiesz. Ona się rozciąga, ona pęka i tak dalej, bo na początku no to jest wszystko takie słabiutkie, tak? Ale tak jak mówię, powtarzaj to 10, 100, 1000 razy, 10 tysięcy, milion razy. To wiesz co się stanie z tymi pajęczynami? One zamienią się w liny i ktoś będzie tym szarpał. I się nic nie stanie, bo ty będziesz właśnie pewny siebie ze względu na to, że to już przepracowałeś tak wiele razy, że to jest dla ciebie po prostu bułka z masłem. Kurczaczki. Także tym pozytywnym akcentem prawdopodobnie już kończę. I co? I widzimy się w następnym. I pozdrawiam serdecznie.